Film Ojciec i Syn, zrealizowany przez dwie uczennice z Mielca, został uhonorowany na festiwalu Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci w Gdyni. Zwyciężył w kategorii Młodzi dla historii. To fabularyzowany dokument, który opisuje powojenną walkę oddziału majora Hieronima Dekutowskiego w okolicach Mielca. Jego ostatnie słowa przed śmiercią brzmiały: przyjdzie zwycięstwo, jeszcze Polska nie zginęła. Dlaczego tutaj jesteś? Jestem tu dlatego, ponieważ chciałbym uczcić pamięć o żołnierzach wyklętych. Tak chcę przebić propagandę nieszczerą. Ojciec i Syn to ponad 12-minutowa etiuda. Można w niej znaleźć elementy dokumentu, filmu fabularnego i rysunkowego. Scenariusz napisały uczennice z pierwszego LO w Mielcu. Same zajęły się też reżyserią, a w produkcji pomogli im koledzy, członkowie grupy rekonstrukcyjnej oraz klubu historycznego Prawda i Pamięć. Film to zapis wywiadu ze świadkiem tego, co w 1946 roku wydarzyło się w lasach w okolicy Ostrów Tuszowskich. Tak się składa, że w tym filmie wziął udział mój tato jako jeden z narratorów. Był świadkiem wielu epizodów w czasie II wojny światowej i po II wojnie światowej. I film opowiada o dwóch takich epizodach. Chodzi o wydarzenia z walk podziemia antykomunistycznego na terenie Podkarpacia. Wysiłek mieleckich uczennic opłacił się, bo ich film dostał w Gdyni główną nagrodę na 9. Festiwalu Filmowym Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci w kategorii Młodzi dla historii. Jury doceniło etiudę za dynamikę, stylistyczne zróżnicowanie, ale przede wszystkim za jasny przekaz opowiedzenia o wartościach przekazywanych przez pokolenia. Gdyby ktoś wcześniej nam powiedział, że osiągniemy tak wielki sukces, to ta praca przez te wakacje i przez cały czerwiec byłaby jeszcze obfitsza w nasze różne działania i zaangażowanie młodych ludzi. Ale ta nagroda to przede wszystkim duma. Duma z naszej pracy, duma z tego, że możemy reprezentować szkołę i że możemy przekazywać historię młodym ludziom. Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci to festiwal, który prezentuje filmy o najnowszej historii Polski. W tym roku o nagrody w 9 kategoriach walczyło ich ponad 70, ale też dokumenty radiowe i książki historyczne. W kategorii Młodzi dla historii filmy nie mogą być dłuższe niż 20 minut, a autorzy muszą być w wieku od 10 do 19 lat. Licealiści z Mielca mają już pomysły na kolejne dokumenty. Jesteśmy na profilu humanistycznym, mamy rozszerzoną historię, co dodatkowo pieczętuje to, że powinniśmy się interesować tą historią, a ona jest dostępna wszędzie i są bohaterowie, którzy są gdzieś w ukryciu i warto ich szukać i odkrywać ich historię. Nawet nie w największych marzeniach nie oczekiwaliśmy, że będzie to pierwsze miejsce, tak więc radość jest ogromna. Klub Historyczny Prawda i Pamięć jest taką dla nas bazą do kształcenia postaw patriotycznych. W listopadzie w Mielcu odbędzie się oficjalna premiera filmu Ojciec i Syn. W przyszłym miesiącu trafi także do ogólnopolskiego biuletynu Instytutu Pamięci Narodowej. Cześć i chwała!